Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska NBCON to obecnie największy, najbardziej prestiżowy kongres ochrony środowiska w Polsce. Organizowany już ponad 15 lat. Corocznie stanowi on inaugurację międzynarodowych targów ochrony środowiska POLECO. Te dwa wydarzenia są ze sobą nierozerwalne od lat. W Kongresie Ochrony Środowiska NBCON corocznie bierze udział minister środowiska bądź podsekretarze stanu. To oni wyznaczają trendy w tej branży, w gospodarce odpadami, w ochronie środowiska i to ich słuchamy, ich wypowiedzi są tutaj dla nas kluczowe. Te panelowe dyskusje, które zawsze są podsumowaniem pierwszej sesji, są niezwykle istotne i zawsze dwa środowiska, jakim jest branża biznesu i branża administracji, mogą tutaj ze sobą debatować. Od kilku lat w ramach kongresu odbywają się seminaria prezentujące doświadczenia i technologie poszczególnych krajów w Unii Europejskiej. Organizowane one są we współpracy z ambasadami i organizacjami branżowymi z zagranicy. Stanowią zawsze platformę konsultacji pomiędzy specjalistami z Polski i Europy. My rozmawiamy tutaj na szczycie wśród specjalistów, wśród praktyków i teoretyków, natomiast podsumowania tego kongresu mają miejsce później w prasie branżowej, mają miejsce w portalach internetowych. O tym wszystkim, o czym dzisiaj zaczniemy rozmawiać, rozmawia praktycznie cała branża. Kongresowi co roku towarzyszy uroczysta gala, w trakcie której wręczane są prestiżowe nagrody, przyznawane w ogólnopolskich konkursach związanych z recyklingiem, energetyką odnawialną i edukacją ekologiczną. Nim napiszesz wiersz, pomyśli twarz, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. NBCON to świetne miejsce na promocję nowych technologii, know-how i budowanie wizerunku firmy w branży ochrony środowiska. Liczę na spotkanie z Państwem na kolejnym kongresie NBCON.